W zoo jest 15 pingwinów cesarskich, które stanowią 30% całej populacji pingwinów w zoo. Ile jest wszystkich pingwinów w zoo? Oznaczmy jako x liczbę pingwinów w zoo. Liczba pingwinów w zoo. Wszystkich pingwinów. Dalej wiemy, że 30% całej populacji, czyli 30% z x, zapiszę 30% z x to 15. 15 pingwinów cesarskich to 30% całej populacji. To 15. Możemy zapisać to zdanie jako 30% to jest 0,30. X przepiszemy, to jest razy x, to się równa 15. To się równa 15. Rozwiązujemy równanie. Aby wyliczyć wartość tego x, musimy stronami podzielić przez 30 setnych. Dzielimy przez 30 setnych. Jeżeli lewą stronę podzielę przez 30 setnych, zostanie mi sam x, a po prawej stronie będę miała 15 podzielić przez 30 setnych. Teraz wyliczamy. X to się równa 15 podzielić na 30 setnych. Ile to będzie? Nie potrafimy dzielić przez ułamek dziesiętny. Lepiej w tym miejscu mieć liczbę całkowitą. Zatem przesuńmy ten przecinek w prawo o dwa miejsca. Czyli tak naprawdę ja teraz pomnożę dzielną przez 100 i dzielnik przez 100, nie zmienię wartości wyrażenia, a będę miała prostsze liczby. Dzielę na 30. Dzielę na 30, to jest proste do wyliczenia. Po zerze można sobie od razu skrócić. Zostaje nam 150, a to zapewne już wiesz, że jest równe 50. Zatem ile jest wszystkich pingwinów w zoo? To jest nasza odpowiedź. W zoo jest 50 pingwinów. Jednak jest jeszcze inny sposób na zrobienie tego zadania. Mogłeś wziąć to zadanie dosłownie i zapisać, że 15 pingwinów cesarskich z wszystkich, wszystkie to są x, stanowi 30% całej populacji. Czyli 15x to się równa 30%. A 30% możesz zapisać w ułamku zwykłym jako 30 setnych. Zatem zapiszemy od razu, że to jest 30 setnych. Musimy wyliczyć, ile wynosi x w tym przypadku. Możesz to rozwiązać mnożąc na krzyż za pomocą proporcji, albo popatrz. Prostszy sposób jest taki. Jak z 30 robimy 15? Dzielimy przez 2. Jak ze 100 zrobić x? Też muszę podzielić przez 2. W tą stronę skracam ułamek. Zatem 100 podzielić na 2 to się równa 50, czyli x równa się 50.